Game on! Woo. Can somebody go? Ooh! Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z The Crew Motorfest. Mega się cieszę, że w końcu mogę to mówić prawie codziennie, bo naprawdę nahypowałem się na Motorfesta, czekałem długo na tę premierę. No całe wakacje mogliby dać na wakajki tę grę, no nie? Byśmy sobie już porobili parę zlotów, wiadomo, że więcej mielibyście czasu na to, żeby się spotkać. A tak, to kto we wrześniu ma czas, nie? Na spotkania. No. Ale okej, okay, no jedźmy sobie. Porobimy sobie teraz bardzo ciekawy event, który nazywa się High and Low od Donut Media. Jest on tyle ciekawy, że pod taką samą nazwą event mieliśmy okazję ogrywać już w Forzie Horizon 5. I teraz ciekawe to jest, że Donut Media z takim samym eventem pojawiło się w nowym Motorfeście gra, która jest konkurencją bezpośrednią dla Forzy Horizon 5. I taka sama nazwa? Zobaczymy, czy może i nawet klipy będą te same, nie? Ale dziwne. No nic, zajeżdżamy sobie, zobaczmy o co tutaj chodzi. Pyk. Dobra, uzyskaj cyk cyk, dobra, i listę. No po prostu zaczynamy sobie. Ja tutaj mam teraz poziom trudności ustawiony na ten taki średni. Wybrano samochód 370Z. Tam chyba mieliśmy 350, zdaje się, nie? More iconic than low car. Except for high car. In this time attack you'll get to drive both 370Zs for one lap each on the same track to find out for yourself what the difference between... Nie, czekaj, tam była 50 w Fordzie, czy była 70? Jak to było? Bo tutaj jest 70, też Nissan, ale 370. Nie 350, tylko 370. I mean, yeah. No, definitely. Doesn't smell. We did it in real life. Okej. No i zobaczymy, jak to będzie tutaj wyglądać. Więc najpierw jedziemy chyba samochodem wypasionym, tak? Alright, hotshot. Let's see what you can do with that setup coming straight from the sail rack. Aha, dobra, okej, okay, czyli to jest chyba low. A, to w sumie chyba manual, tak? Tak jest. O, lecz to. Weźmy sobie kamerę z kokpitu na chwilkę. Mamy to robić na czas? Ty, jakaś hopa! Ale fajnie ta zetka w środku wygląda. Oh yeah, I forgot to tell you, there's ramps. Rampy! Poradzimy sobie. I hop. Kurde, te hopy są przegięte. Ale wiecie co? Podczas lądowania ja sobie wyłączyłem te wibracje hardkorowe na kierownicy i podczas lądowania jest po prostu spoko, nie? O kurde, ja trójkę wrzuciłem. What the hell? Aha! Mi się samochód zmienił! Okej, okay, dlatego mi bieg wrzuciło inny. Zobaczmy, jak wygląda fura teraz. O, okej. Uuu! Okej, we've done the whole part switching thingy, brakes, tires, suspension, exhaust. O, ty kurde, ale skręca teraz. Ja pierniczę. I just want to call out that I'm doing a really good job flying this drone. It's my first day. Nailing it. Ej, trochę się obrysował ten samochód, nie? Właśnie, będziemy musieli się jeszcze przyjrzeć temu, jak wyglądają zniszczenia. Łe, to ja nie zrobię tu lepszego czasu. Możesz ty kurwa!
O nie. Nie no, będę musiał to powtórzyć chyba. Ej, po prostu samochody złomowate są lepsze od tych stunigowanych i koniec, no. Na tym polega ten event, że mamy sobie sprawdzić, co jest lepsze. A, 5 sekund gorszy. O nie. Ech. Ale czekaj, przeszedłem to? Uzyskaj lepszy czas. Zaliczony. Uzupełnienie main stage, nagrody. Ja to po prostu chyba muszę zaliczyć, wiesz. Na początku nie musimy się tu aż tak bardzo spuszczać, wydaje mi się. Dostaliśmy nawet jakieś części do street. Bardzo fajnie. I idziemy sobie dalej. Incredible cars. And knowing James, you can be sure they'll be put to good use. O. Ciekawe, będziemy mieli jakieś większe wyzwanie teraz na następnych zawodach. No, zobaczymy. So, just picture this. Downtown hypercar battle. No tutaj chyba, nie? Okej, zobaczmy. Donat Media, kontynuujemy. Myślę, że dzisiaj skończymy sobie tą playlistę i zaczniemy nawet nową. Bugatti czy Koenigsegg? Uuu, to faktycznie grubo. No, zobaczymy. More power, baby! Motorfest gave us two hypercars with more power than anyone would ever need. Choose between the Bugatti Centauriace and the Koenigsegg Jesko and race through downtown. Jesko powiedział. Which car will set the new down? Da fuck? Powinno się mówić chyba Jesko. Ej, mam teraz mindfuck. Bo ja mówiłem na początku Jesko na Jesko, a potem zobaczyłem, jak mówi ten właściciel marki i on mówił Jesko. Więc chyba powinno się mówić Jesko, wydaje mi się. Bierzemy Jesko. A ten mówił Jesko! I teraz, no nie wiem co mam o tym myśleć. O, muszę sobie jeszcze nitro przypisać do kierownicy, do któregoś przycisku. Przydałby mi się tutaj jakiś taki guzik bardziej niż na kierownicy przycisk. No ale zobaczymy. Dobra, gotowi? Jedziemy. This comes with some pretty sweet perks. Check out these two spaceships they lent us. Może mam tu pod którymś przyciskiem? Nie wiem. Dobra, muszę się skupić na wyścigu. Może uda mi się wygrać bez nitra. Wow, ale fajnie. You are a psychopath. I love you. Kurczę, przyczepna ta fura jest. Wow, ale różnica jest między tamtymi Nissanami. Kolosalna. Next time I'm calling you a cab. O nie, już po wyścigu. A czekaj, tu mamy cofanie. Zobaczcie, jakie fajne jest cofanie tutaj. Cyk, 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 cyk. Nie mamy. O nie, kierownicę miałem skręconą. O, jeszcze raz. Kurde. Ciężka sprawa jest na kierce. Dobra, jedziemy. O, to przyczepne. Ale lepiej nie zjeżdżać na trawnik. After the docks, how about a little tour of the countryside? To wygląda na to, że chyba te nazwy samochodów można sobie czytać jak się chce, nie? Bo widzicie, że każdy czyta jak chce. Jeden mówi Jesko, drugi mówi Jesko. Ja mówię Centodenci, ktoś inny powie jeszcze inaczej. To chyba nie ma aż takiego znaczenia, nie? My, fani motoryzacji, teoretycy, chyba przykładamy do tego za dużo uwagi, nie? Właściciele tych hiper samochodów, oni chyba też nie specjalnie potrafią wymówić nazwę tego swojego auta i może nawet nie wiedzą, jaki mają silnik, jaką pojemność, co i jak, po prostu wsiadają,
naciskają gaz i jadą, nie? Jedzie szybko, no to jest dobry. Ale że w tą grę da się grać na kierownicy w miarę przyjemnie, to jestem w szoku. ¿420 już jedziemy? Wow. 440. O. Nie ma dziesiątki, cholera. 350 km per hour in the city? Jest, ale fajnie! Włączyłem sobie te linie pomocnicze, bo jeszcze tak dobrze mapki nie znam, a nie chcę co chwilę kończyć gdzieś tam w płocie, nie? Jest, udało się wygrać! Ale nie było łatwo, musiałem używać tego cofania. Najgorzej jest, jak samochód wejdzie w poślizg, to wtedy ja nie wiem, co mam zrobić z kierownicą, bo strasznie to tutaj szaleje. Jeszcze w porcie jakoś tak mniej więcej jest, mam to wyczute. Tak podejrzewam, że jak się nauczę, wiesz, tutaj samochód kontrować, to w porcie z kolei nie będę potrafił jeździć. No takie są te gry arcade'owe, one mają swój specyficzny sposób prowadzenia samochodów, nie? No nie przeskoczysz tego niestety. O, czy ja dostałem 15 tysięcy kredytów za to? Przepraszam. Możemy to oczywiście wszystko sobie pominąć i te nagrody dostaniemy, nie musimy klikać tego nieskończenie dużo. Good job, driver. New challenges lie ahead. Tak, mamy kolejny Donut Media Event, 1,5 km stąd, także możemy sobie spokojnie przejechać, nie trzeba brać samolotu. I jedziemy dalej. O, tutaj mamy slalom, spróbujemy? No time for surfing, time for drifting. Time for drifting? Co? Przecież to slalom jest, co ona gada? Oj, nie wiem, czy wykręcę tu dobry wynik. Dawaj, korwetka! I meta. Oj, ale ja strasznie lubię robić te rzeczy tutaj w The Crew Motor Fest, bo wiem, o co w tym chodzi. Znam jest The Crew... O, właśnie, ten samochód sobie kupiłem. Cieszę się, że tutaj też jest. Znam te rzeczy z The Crew 2. I wiem, jak się do tego zabrać, nie? Po prostu te mechaniki są takie same. Oj, tak, ten Mercedes jest świetny. W ogóle to ja mam części do jego ulepszenia. Patrz, jadę na zimny łokieć! Zobaczcie sobie. Cyk, ale sztosik w Mercedesiku. On wygląda tutaj w tej grze na malutkiego, jak na przykład SLK, nie? Ale to jest potężna fura. Zobacz na tą maskę. Wow, to jest lotniskowiec z tej maski, nie? O kurczę, czy my będziemy driftować teraz na tej playliście? Nie mam pojęcia, co nas tam czeka. Trochę mam osrane portki. Bo driftowanie na kierownicy to jest coś, czego jeszcze nie opanowałem w tej grze. Oj, oj. No nic, zobaczymy. Trzymajcie kciuki. Nie wiem, co to będzie, nie wiem, co to będzie. Wbijamy. Oh man. Poziom trudności. Najpierw wykonasz taśmowo bez realnego oporu ze strony rywali. Chcesz zwiększyć poziom trudności, stanąć sobie. Nie chcę stanąć na wyższy poziom, dlatego że właśnie będziemy teraz driftować. O kurde, to będzie przerąbane. To będzie przerąbane, ale spróbujmy. Przede wszystkim dostaniemy prawdopodobnie pretuningowany samochód, a to oznacza, że no nie będę mógł go dostosować. Aha. Can you get all steezy with your slide? And how long? O nie. O nie, czuję, że będę bardzo długo robił ten event. Ale fajnie wygląda. Ty, to jest chyba jakaś specjalna wersja z The Crew 2 tego auta. Game on! Go drift, my friend! Go drift to your heart's content! O, coś wyszło?
Okej. Is amazing. It's like a playground for drifters. You know, that's what they say about Los Angeles these days. Staram się. Nie by. O nie. Dobra, byle zaliczyć. Później się nauczę driftować. What's up, Dan? I bet you never thought you'd be in a video game. Can you drift as long as the Kentucky Cobra? I gotta know! Oh, yes! I znowu pod górkę. Strasznie ciężko jest kontrować. You should subscribe to Dota Media. I'm serious. Go do it. Okej, okay. 93 tysiące, ale chyba zaliczymy to, tak? Wykonaj swój najlepszy drift. Zrobiłem. Czy ja miałem jakąś... Dobra, zobaczmy tabelę wyników. Aha, tu jest tabela wyników wśród znajomych? Nie. Czekaj, indywidualnie. Rekonfiguracja, powtórzka. Gdzie tu są? A, znajomi, tak? Jest, znajomi. Platformę możemy wybrać. Okej, okay, jestem ostatni. Ale wiesz, chcę sobie teraz dojechać do tego miejsca, gdzie jadę, bo jakoś tak potrzebuję tego. Potrzebuję pozwiedzać w tym samochodzie, który lubię, jakieś nowe miejsca, tak poodkrywać sobie, pojeździć, tak totalnie na spokojnie. Mega mnie to kręci, ale żeby było trochę szybciej, to możemy sobie jakieś części powkładać do tego Mercedesa. Na ten moment nie wiadomo jeszcze, który samochód jest dobry w tej grze. Zresztą tutaj też ciekawa sprawa jest z tym wkładaniem części, bo jak widzicie, robi się to mega, mega szybko. I już mamy porobione. Ja sobie ten samochód stuningowałem w Decru 2. On już jest taki przerobiony troszeczkę. Chyba ma parę części ozdobnych. Tak, widzicie, że ma tutaj zmienioną maskę. Ma tutaj przedni zderzak. Może są jakieś właśnie nowe części w Motorfeście. No i zrobiłem sobie tutaj, pamiętam, że taki delikatny tuning. Lusterka boczne, błotnik tylny. O, mamy tutaj poszerzenie. Tutaj jakiś spoiler możemy sobie dodać. A ja dałem sobie taki. I wymieniamy sobie jeszcze cały tył właściwie. Ile to kosztuje? 4 koła? Słuchaj, jak chcesz się podobać sam sobie, to wiesz, musi być, nie? No dobra, zrobione. I teraz będziemy jechać szybciej chyba, tak mi się wydaje. Ulepszona fura jest. Zobaczymy. 4 kilo. O! Ha. Ciekawe właśnie, jak tutaj z tymi biegami jest. Tak, możemy sobie jeździć na skrzyni ze sprzęgłem, jeśli chcemy. Akurat w tym samochodzie. O kurde, jakieś tam motorkiem śmigdął. Czasami mnie denerwują te samochody, które tutaj jeżdżą, wiecie, te duchy. Dlatego, że łatwo je pomylić z ruchem ulicznym, no nie? Jedzie sobie taki 300 na godzinę, próbujesz go ominąć, a okazuje się, że jednak nie musisz. Ale mi się podoba, jak samochód wchodzi na obroty. Ach. Jakby automat dopiero próbował rozpędzić ten silnik. W ogóle zauważyliście te stacje benzynowe? One wyglądają mega słabo, tak w mojej ocenie. Nie wiem, czy zwracaliście na to uwagę, ale zobaczcie, tutaj przy tej stacji nie ma w ogóle żadnego cienia ani nic, nie? W ogóle żadnych detali. Przy tych koszach na śmieci na przykład, zobaczcie sobie, one chyba nawet lewitują w powietrzu. Tak, okej. Okay. Sam sklep tutaj wygląda w porządku, tam widać, że są jakieś półeczki i tyle. To jest gra wyścigowa, nie GTA, więc nie musi być tam super dużo detali. Ale tutaj na przykład chciałbym zrobić sobie zdjęcie i no, wolałbym, żeby to lepiej wyglądało niż wygląda tak jak tutaj widać. A z tego co wiem, to twórcy Decru
raczej nie będą upgrade'owali terenu na takim poziomie. No mogliby pododawać tutaj jeszcze więcej tych detali, skoro świat jest kilkukrotnie mniejszy niż w Dekru 2, no nie? No i tak jest tutaj znacznie więcej detali, ten teren jest zróżnicowany, ale jednak... No. Dobra, zwiększmy ten poziom trudności, tak, zwiększmy. Co nam się zwiększyło tak naprawdę? Zobaczmy sobie. O, brak zastosowania, czyli tutaj, nie wiem, na jakiej zasadzie ten poziom trudności się zwiększył? Raptor, coś tam. No takie śmieszkowe są od tych Donut Media, nie? Have any brakes? You'll be driving this Ford Raptor SVT, and I say driving, but you're stuck in cruise control. Oh. You cannot use your brakes. Oh. So? And did I mention every lap you get faster? So how clean can you drive when slowing down isn't an option? Okej, okay, ciekawe. Nie mamy hamulcy i zablokowany tempomat. Dobra, czy ja muszę dociskać gaz? Nie przewracaj pachołków, okej. Okay. Nie mogę zmieniać biegów. Nie mogę dodawać gazu, ale mogę skręcać. Muszę jechać czysto. I znowu lata ten dron. Ten dron jest kapitalny. Przypomina mi to troszeczkę śmigłowiec z Forza Horizon 5, z tego dodatku rajdowego. Tylko że tutaj to leci zaraz nad autem twoim. Okej. Tak naprawdę możemy sobie widok z kokpitu włączyć. Na razie jedziemy sobie powoli, jest lajcik, ale co każde okrążenie zwiększa się prędkość. Myślę, że tu jako... ja jako właściciel kierownicy... O kurde. Mam trochę przewagę nad padem? Bo mogę precyzyjniej właśnie jechać, nie? No, ciekawe. Próbujemy. A, tak, tak. O kurde, ty! Dobra, zobaczymy co będzie. Ty, tu jest 5 okrążeń! To z jaką prędkością będę jechał na końcu? Teraz chyba stuwa, tak? 90, okej. Okay. O, ej, jak mam to zrobić? Jak zrobić to bez, wiesz, rozwalania pachołków? Ja się tak zastanawiam. 100 km, ale to jeszcze nie koniec. O nie. Rzuca mi furę. Got the rules mixed up. The more cones you hit, the less... Oh, I'm sorry, is this truck too big for you? You wanna... Spróbujmy po zewnętrznej. O, 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 dobre, dobre, driftuję. A, czyli możemy hamować w ten sposób. Get it? Get it? Like in the movie? Do not... Cholera, nie mogę opanować kiery, what the hell? Przypomina mi się szkoła jazdy z GTA San Andreas. Nie wiem, czy macie takie same odczucia, ale jest to dość podobne. Ale trudno. Dobra, i meta. Ojej. Nie przewracaj pachołków. No i co, zaliczyłem to zadanie? Zaliczyłem, no. Ciężko było. Widok na idealny okrążenie ten pachołek. Okej, okay. Ostateczny czas. Dobrze, czyli dostałem 40 sekund kary. No, nie przewracaj pachołków, łatwo ci mówić. Kontrola ESP wyłączone. A, bo tutaj dostałem też jakieś bonusy. Dostałem baksy. Ale nie ma tu na przykład poziomu, nie? Że... O, dostałem jakąś legendarną część. O,
Nie ma to na przykład poziomu, że ukończyłeś na poziomie tam złotym czy coś, tylko po prostu zaliczyłeś te zawody. Może później będzie jeszcze wyższy poziom trudności, nie mam pojęcia. Dobra. German Qualitat. I can't wait to see how the donut crews use all the incredible sequences they shot with you. No ciekawe. Dobra, ile mam kilometrów? Musimy się chyba wrócić. Nie wiem, czy to nie będą ostatnie zawody w Donut Media. Tak jest, to są ostatnie zawody już. Street Racing. Zobaczymy. Jeśli chodzi o ściganie się, to na kierownicy jestem w stanie w miarę jeździć już teraz, ale driftowanie jest trudne. Nie wiem, czy będzie trzeba tutaj jakieś konkretne wyniki robić. Zobaczymy. No, jak to się zajeżdża? A dawaj ten młotek. A, nie będziemy tutaj się cackać. Wjeżdżamy. I co my tutaj mamy? German coś tam. Audi albo BMW. Okej. Zobaczymy. No, ja tu chyba wybiorę BMW, bo jednak BMW-ki bardziej mi się podobają. I've tried. In this final face-off, two powerhouses battle it out in the streets of Honolulu. Audi R8 Spyder head to head with BMW M4. Who can? Oj! Let's find. Mogę jeszcze zmienić zdanie? Who rules the streets? Bo Audi chyba bardziej mi się podoba. Kurde, V10 kontra M4 Competition. Nie no, biorę Audice. Ja myślałem, że to będzie jakaś A3 albo coś takiego. Ale jak dają V10. To biorę V10. Powinno mieć napęd na 4 buty, nie? Któraś Audica R8 miała napęd na tył tylko. I jedziemy. O tak, tutaj w tej części też działa strumień aerodynamiczny. Bardzo dobrze. Ale brzydko teraz ta gra wygląda, co? Zobaczcie. To jest właśnie takie oświetlenie o konkretnej porze dnia. I ta gra wygląda jak Dekru 2. Nie, no strasznie. A są takie momenty w ciągu dnia, kiedy ta gra naprawdę wygląda lepiej od Forzy. To jest dziwne, co? Taka nieregularna ta grafika. Fuck, ale to jest nieprzyjemne. Dobra, ja sobie wezmę kamerę z kokpitu. I zobaczmy. O, działa akcelerometr, zobaczcie, w kokpicie. Mamy pokazane przeciążenia. Ładnie wygląda bez daszku. Mamy hopę. O kurde, ten gość nie przeskoczył? Co jest? O, brzydko to wygląda, co? Jak z gra z 2015 roku, nie? Straszna jest ta pora dnia. Ciekawe, że ten dron może latać z prędkością 300 km na godzinę, nie? Ciekawe, co to za dron jest. Kurde, BMW-ka została z tyłu. Dobrze, że wziąłem tą Audicę. Zresztą gościu słabo tam jeździ. A właśnie, nitro sobie przypisałem. Ja tego nie używam, bo skupiam się w ogóle na tym, żeby nie zarzucić samochodem, bo wtedy bardzo ciężko jest go opanować. Mam jeszcze spore trudności w tym, żeby jeździć w tej grze na kierownicy. I jak będę grał pewnie z normalnymi graczami, to przesiądę się na pada, bo w ciągu wyścigu, jak ci tak zarzuci samochód i nie będziesz w stanie go opanować, a kierownica będzie ci, wiesz, latać na wszystkie strony, no to ciężko będzie, żeby coś tam powygrywać, no nie? Poza tym podejrzewam, że jestem w
grupie 1% wszystkich graczy na świecie, którzy będą grać w tę grę na kierownicy. Co mi się akurat podoba, no. Ale z drugiej strony... Pamiętam, że w The Crew 1 była taka opcja, że jak ktoś grał bez wspomagaczy, to przy jego niku po wyścigu pojawiała się taka czerwona kierownica. Że ten gracz grał bez wspomagaczy. Jak miałeś tam trochę wspomagaczy, to pokazywała się żółta kierownica, a jak miałeś wszystkie wspomagacze włączone, kontrolę trakcji, stabilności, ABS-y i tak dalej, to pojawiała ci się taka zielona chyba kierownica koło nickname'u po skończonym wyścigu. I to mi się podobało, bo to było takie wyróżnienie dla graczy, którzy grają na tym wyższym poziomie, nie? But none of this could have been that incredible without your outstanding contribution. Eh? That's why a very special car is... Idziemy odebrać furę! Oh yeah! Tak jest! Czyli to już były ostatnie zawody i teraz czeka na nas nowy samochód! Ma być jakiś specjalny. Co to może być? Korwetta chyba, bo tu jest na tym billboardzie. Korwetka. Zajeżdżamy i odbieramy. Na pewno jakieś unikalne autko, nie? Hop! I zobaczmy. O! Zgadłem! Korwetta C8 z niedziałającymi lusterkami. A to nie jest to z czasem Eraj? Byłoby miło, gdyby to była Eraj. Ale chyba nie, to jest chyba zwykła C8. Oh yeah, o tak. Dzień dobry. Zrobiliśmy sobie playlistę, ukończ 3 playlisty. Szybka podróż, ukończ 10 playlist. Okej, tutaj mamy pokazane rzeczy, które nam się odblokują. Otrzymałem 75 tysięcy. Następna playlista, tutaj mamy taką do dokończenia, Liberty Walk. Wkrótce do świata słynnego konstruktora samochodów Wataru Kato, jego marki, szerokie botniki, wyeksponowane nity i brak jakichkolwiek granic. Podejmij wyzwanie, okiełznaj samochody i stwórz własne wyjątkowe dzieło w stylu Liberty Walk. I tutaj mamy jako nagrodę specjalne BMW M4 właśnie z tym pakietem poszerzeń. Także Donut Media mamy już skończone, dostałem jakieś tu nagrody, tak? Mogę to odebrać teraz? Pokaż mi to. O! Odblokowały mi się rzeczy, ale czy ja już te nagrody sobie odebrałem? Czy muszę tutaj jeszcze z tym interfejsem trochę się zapoznać? Tutaj mamy jakieś wyzwania, tak? Okej. Okay. Ciekawe. Ciekawe jest to, że w ogóle było donat, nie? Tutaj w Motorfeście. Tak samo jak w Forzie, czyli bezpośredniej konkurencji. No, to będzie ciekawa sprawa. Tak, oczywiście mamy już znacznik wyznaczony, także nie nudzimy się w Motorfest. Jaka to jest korwetta? Muszę sobie zobaczyć, bo nie było tam napisane, co to jest za samochód. Stingray, zwykła C8. Donut Media, wersja Donut Media. Także fajnie. O, ja tutaj podjechałem do dronika i nacisnąłem zbierz i zabrało mi tego drona. Ale zauważyłem też jedną rzecz, że jak się wyjeżdża z tego miejsca, to włączył mi się kierunkowskaz w samochodzie. Czy nie? Nie, wydawało mi się chyba, okej. Okay. To widocznie jak się włączają hamulce automatycznie, jak puszczam gaz, to się wtedy zapalają te światła z tyłu. I myślałem, że mi się włączył kierunkowskaz. No, ale tak wygląda nasza furka. Zobaczcie sobie. Donut Media C8. Przód, tył, oczywiście z bodykitem. Jest na co popatrzeć, jest czym jeździć. No i oczywiście darmowa furka po zrobieniu playlisty, zawsze na plusik. A ja was zapraszam na kolejny odcinek z Motorfest. Dzięki wam, że byliście na tym. Naprawdę fajnie się bawiłem. Trzymajcie się, do następnego. Hejas. O, w sumie teraz. Hejas. Kamerka mi się zmieniła.